Grand Circle Foundation to fundacja, która od początku wspiera działania naszej fundacji Leny Grochowskiej, a ze mną przedstawiciel na Polskę, pan Kadir. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że jest pan z nami, wspiera nas w działaniach fundacyjnych i widzi pan naocznie, na co przekazujemy pieniądze, które dostaliśmy od was. Bardzo nas ciekawi, jak nas znaleźliście. Kiedy wybuchła wojna, my szukaliśmy partnerów w Polsce, że możemy budować coś dla uchodźców. I chyba to było 6 albo 7 lutego. Czyli w pierwszych dniach wybuchu. Znalazłem państwo na Facebooku, bo ludzie rozmawiali o państwo, że otworzyli państwo w swoich hotelach i my myśleliśmy, że potrzebujemy taki wiarygodny partner, który jest otwarty i który od razu zaczyna się działać, bo dla nas szybkość jest bardzo ważna, bo ludzie potrzebują pomóc. Więc pisałem do pani Aneto na Facebooku i dostaliśmy odpowiedź i od razu zaczynaliśmy się współpracować. Te współpracę zaczęliście. Tak, tak. Fundacja przekazała do naszej polskiej Fundacji Leny Grochowskiej blisko 2 miliony złotych. To dla nas ogromna suma, którą teraz przekazujemy uchodźcom z Ukrainy. Wyposażamy wspólnie, dzięki wam wyposażamy domy dla uchodźców. Cieszymy się, że to właśnie dla nas postanowiliście przekazać te środki. I mamy nadzieję, że ta współpraca będzie miała taki charakter długofalowy. Myślimy długofalowe partnerstwo. Współpraca z państwem jest bardzo dobrze, bo państwo są otwarte i transparentne. Co 2 tygodnie dostajemy rozliczenie, więc dokładnie wiemy, za co pieniądze jest wydawane, za każdym grosze. Dla nas to jest bardzo ważne, bo my na przykład mamy jakiś administracyjny koszt na fundacji. Wszystkie koszty administracyjne jest ukrywane przez Grand Circle Corporation. Kiedy dostajemy na przykład $10 do fundacji od darczyńców, $10 wydajemy do ludzi, którzy tego potrzebują. I ten system jest u państwa też, więc to bardzo ważne. I dlatego myśleliśmy, że będziemy dobrze partnerami. Do tej pory z państwa pomocą pomagaliśmy do ludzi z prawie 2 miliony złotych, ale jesteśmy gotowi dalej współpracować, więc to będzie długotrwała wojna. Nawet wojna skończy się jutro. Ludzie potrzebują minimum rok, żeby wrócić do domu, bo większość ludzi nie mają nic do wrócenia. Więc wiemy, że to długo będzie trwać i bardzo cieszymy się, że znaleźliśmy wspólny język, bo naszą wspólną ideą jest pomaganie innym. Wy jako fundacja włączacie się w akcje nie tylko społeczne, ale również ochrony środowiska, edukacyjną. Także mamy ten wspólny mianownik. Dzisiaj wspólnie odwiedziliśmy domy uchodźców w Warszawie na Grenadierów. Teraz jesteśmy w Ożarowie Mazowieckim. Byliśmy w Konstancinie. Jakie emocje panu towarzyszyły? Bardzo ciężkie. Dla mnie osobiście było bardzo ciężkie, bo ludzie są tutaj, na przykład matki z dziećmi. Nie wiadomo, co się dzieje w domu, na przykład z mężem albo z tatą. Ja też mam 2 dzieci i nie mogę obrazić, jak moje dzieci będą się czuć, jeżeli nie jesteśmy razem i oni nie wiedzą, co się dzieje ze mną i ja nie wiem, co się dzieje z nimi. Więc sytuacja jest bardzo trudna, ale robimy co z naszych mocy, co potrzebne. I dzięki pani Aneto, że możemy pomagać tych ludzi, dzięki Fundacji Lena Grochowska, że możemy tego robić, bo bez Fundacji Lena Grochowska chyba nie dalibyśmy rady.
A z kolei Fundacja Leny Grochowskiej nie dałaby rady bez Waszej fundacji, Grand Circle Foundation. Dziękujemy, że poświęciłeś dla nas dzisiaj ten swój cenny czas, za to, że nie tylko przekazujecie pieniądze, ale również wkładacie to swoje całe serce. Za to dziękujemy i tak jak już wcześniej Pan wspomniał, liczymy na długofalową współpracę, bo jest ona nam bardzo potrzebna. Dziękuję. Dziękujemy.